Dzisiaj dużo mówiliśmy sporo o miłości i ja wczoraj myślałem w ogóle też o miłości. Nie będę mówił o miłości, ale mam trzy rzeczy, które chciałem powiedzieć. Ostatnio jakby to cyklicznie co jakiś czas przychodzą ludzie, którzy mówią, że u nas w Kościele nie ma miłości. I chciałem coś powiedzieć tym ludziom. Księga Michała 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość braterską i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W liście do Koryntian. Okażcie mi przeto swoją miłość i potwierdzie przed zborami, żeście chlubą naszą. Wiecie co? Z miłością ludzie oczekują miłości. Miłość, w ogóle Bóg jest dawcą. Dla mnie przede wszystkim, jeśli ktoś szuka miłości, to musi ją udawać. To jest pierwsza rzecz. Artur dzisiaj bardzo dużo, jakby powiedział, mocniej o tym. Ja ostatnio byłem w 4 domach dziecka. Powiem wam, tam to nie ma miłości. Tam trafiłem na 2 grupy dzieciaków, jedne do 10 lat. One patrzyły na mnie jak na swojego Zbawiciela. One czekały, żeby ktoś po prostu wyciągnął ich z tego stanu. Tam to dopiero jest deficyt miłości. Dzieci już powyżej 10 lat już mają totalną znieczulicę. Im jest po prostu naprawdę wszystko jedno. Druga rzecz. To jest już... Bo Bóg mi przypomniał pewne słowo, które uważam, że jest dość istotne w tym czasie. Dopilnuj, doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoją trzodę, gdyż majętność nie trwa na wieki, ani bogactwo z pokolenia w pokolenie. Gdy trawa znika, świeża zieleń jest spasiona i siano z góry sprzątnięte. Wtedy masz jagnięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola. I dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu i na utrzymanie swojej służby. Jest teraz też taki czas, że jakby te kryzysowe rzeczy spowodowały w życiach ludzi, że patrzą ludzie dość, że ten czas jest zły. I bardzo nagminnie sięgają po prostu jakby w przeszłość. Zaczynają wchodzić w stany melancholijne, że zaczynają przeżywać to, co kiedyś było lepiej. Nie było kiedyś lepiej, dzisiaj jest bardzo dobrze. Chodzi o to, że trzeba z ludźmi zacząć działać, aby wyprowadzać ich z tych stanów. Bacznie po prostu trzeba na to zwracać uwagę, żeby oni nie funkcjonowali w przeszłości, bo dla nich będzie to zabójcze. Trzecia rzecz. Ponieważ jesteśmy w czasie rozdzielenia, uważam, że jest czas rozdziału w naszym życiu, w ogóle też w Kościele. Tylko miałem taką wizję. 2 narzędzia rozdziału. Nóż, siekiera. Wybierzcie sobie, czym chcecie się rozdzielać. Czy siekierą, czy nożem. Artur, czym chcesz się rozdzielać? Tak myślałem. Ktoś, kto się będzie rozdzielał siekierą, będzie to bardzo szybkie rozdzielenie, bolesne raz, ale niedokładne. Nóż będzie bolał wielokrotnie, będzie wchodził głęboko, ale będzie rozdzielał bardzo dokładnie. To rozdzielenie będzie przychodziło stąd. Wiem, że nie jest to megalomania, że jesteśmy głównym nurtem w ogóle w Polsce nadający rytm duchowej rzeczywistości i wśród kościołów. Kościoły biorą z nas przykład. I będą częściowo próbowały, bo ich to nie ominie, rozdział ich nie ominie. Rozdzielenie nie ma opcji, żeby ten ruch, który powstał, żeby ich minął. Ale oni nie obiorą żadnego z tych narzędzi. Nieliczne osoby wybiorą któreś z tych narzędzi. Oni wybiorą młot. Będą próbowali to, co odpada, będą próbowali zbijać do kupy, łatać to. Co się stanie? Połamią w ogóle te kościoły. Nie ma możliwości, bo będą silnie uderzać, próbując to połatać. Nie ma możliwości, żeby powstrzymali proces rozdziału. Zrobią tylko sobie krzywdę i będą się rozpadały.
notatki uporządkuję. Będę mówił dzisiaj o wrogach rozwoju. Michał powiedział o rozwoju. To będzie ostatni jakby element wrogów. Michał kiedyś powiedział taką rzecz, uważam, że ona jest kluczowa. Nie ma człowieka, który się nie rozwija. Wszyscy się rozwijają, tylko jeden rośnie prosto, drugi rośnie krzywo. I teraz kwestia jest, żebyśmy naprawdę zwracali na to uwagę, jak rośniemy. Ja myślę, że dość taki fajny ogląd, jak co rośnie, to mają ogrodnicy. Oni widzą, czy drzewo rośnie krzywo, czy rośnie prosto. To widać, tego się nie poukrywa. Mamy tak, mamy wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrznych jest najwięcej. Pierwszy wróg, w ogóle nie ma czegoś takiego, że ludzie rozwijają się albo się nie rozwijają, czy oni są nowonarodzeni, czy są nie nowonarodzeni. Wszyscy się rozwijają, tylko grupa ludzi, która nie narodzi się z Bożego Ducha, ona nie ma możliwości rozwoju wielokierunkowego. To nie jest tak, że oni nie odnoszą sukcesu. Kiedyś tak myślałem, że ludzie nie odnoszą sukcesu, bo nie poznali Boga. Widziałem dużo ludzi, którzy odnieśli sukces na przykład na polu finansowym. Są tacy ludzie, nie poznali Boga, ale mają sukces. Tylko że oni ten sukces mają jakby jednokierunkowy. Nas w ogóle dotyczy i nas determinuje rozwój wielokierunkowy. Ja sobie wyobrażam, że każdy, jak tu jesteśmy, ma sukces wielokierunkowy. Mamy tak, sukces finansowy, sukces w naszych służbach, sukces w naszych rodzinach i w czymkolwiek zachcemy. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy szli tylko w jednym kierunku, a reszta będzie leżała. Mamy sukces finansowy, a nasze małżeństwa będą leżały. Ja na to nie mam zgody, żeby w ten sposób ludzie podchodzili do sprawy. Druga rzecz, która jakby przeciwdziała rozwojowi, to jest brak fundamentów w życiach ludzi lub ich fragmentaryczność. Spotykam bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę mają fundamenty w stanach strasznych, przez co tak naprawdę nie mają właściwego oglądu w ogóle ani siebie, ani zjawisk wokół siebie. Zobaczcie, jeżeli człowiek na przykład nie wie, czym jest modlitwa, to znaczy, że brakuje mu pewnych klocków, pewnych narzędzi. Musi wiedzieć, czym jest modlitwa, jak wygląda w ogóle modlitwa adoracyjna. Jeżeli on tego nie będzie wiedział, to jest ograbiony z pewnych rzeczy. Zobaczcie, nie ma, jeśli na przykład w Biblii jest napisana taka rzecz, że zabiegajcie o więcej modlitwy innymi językami. Jeżeli człowiek nie wie, że ma zabiegać, że jeśli został na jakimś, powiedzmy, miejscu modlitwy innymi językami i uważa, że to jest okej, to jest to w praktyce błąd. Tam jest napisane zabiegaj, czyli to, co masz, okej, dobra, ale więcej. Co to będzie powodowało? Ludzie będą rośli. Arto kiedyś powiedział taką rzecz, że on by nie chciał, żeby ludzie zostali na jakimś etapie rozwoju, żeby mówili na przykład gugu, ga i tak dalej. W modlitwie innymi językami też musi nastąpić rozwój. Ale skąd to wynika? Wynika to z tego, że jeżeli człowiek ma prawidłowo pobudowane fundamenty, będzie prawidłowo dalej się rozwijał. Trzeci przeciwnik. I tu się najbardziej skupię. To jest szeroko pojęty grzech. Grzech, czyli błąd. Pierwszy, uważam, że najważniejszy, akurat na moje potrzeby, to jest brak relacji z Bogiem. Ludzie nie rozwijają się albo mają problemy z rozwojem z powodu braku relacji z Bogiem i życia modlitewnego. Jeśli to leży, to tak naprawdę większość będzie zaczynała się po prostu sypać z czasem. Ja kiedyś miałem taką wizję, bo mnie interesowały fundamenty i zobaczyłem coś takiego, że jeżeli człowiek buduje fundamenty, to fundamenty buduje się klocek po klocku. I teraz, jeżeli człowiek zbuduje klocek po klocku, to też diabłu jest trudno wybrać te fundamenty człowiekowi. Musiałby też się mocno skupić, żeby wybrać mu te fundamenty. To nie jest tak, że człowiek w ogóle budzi się rano i już w ogóle nie wie, o co chodzi.
musi nastąpić czas, ale jeżeli człowiek prawidłowo pobudował, to będzie miał sukces w życiu. Kolejny wróg, rozproszenie i chaos. Rozproszenie i chaos to jest coś, co człowiek może w tym funkcjonować albo przychodzi czasami z zewnątrz. Ja w swojej firmie obserwowałem też czasy z różnych powodów, gdzie następowało wzmożenie chaosu w moim, jakby wokół mnie. I ponieważ zbudowałem fundamenty, potrafiłem obserwować to, co jest wokół mnie i mówię, okej, w ogóle nie powoduje chaosu, ale nagle powstał chaos wokół mnie, muszę zatrzymać procesy, bo inaczej skończy się to katastrofą. Szczególnie na przykład na dachu chaos jest słaby, niezapięcie się na linię, co mi się zdarzyło, no i 14 metrów nad ziemią jest trochę słabe. Dlatego w wielu miejscach ja nie mogę pozwolić sobie na chaotyczne działanie. Muszę zwolnić, ale dopilnować po prostu poszczególnych elementów, bo inaczej będzie kończyło się źle. Kolejna rzecz, niefrasobliwość. Niefrasobliwość to jest bagatelizowanie wokół siebie spraw. Jest to zmora też wielu ludzi, bo uważają, że te rzeczy są niepotrzebne. Na przykład też na dachu potrafiłem się źle zapiąć. Zapiąłem się, zrobiłem to, ale odwrotnie. Nie zatrzymałoby mnie to. Jak miałem słabe podejście do tego, uważałem, że to coś zrobiłem, ale nie było to dokładne i mówię, okej, w ogóle jest wszystko w porządku. Nie, nie było w porządku. Nie możemy pozwalać sobie na niefrasobliwe działanie, dlatego że ono będzie druzgoczące jakby w swoich konsekwencji. Kolejna rzecz. To głupota. Uwielbiam czytać Salomona, bo on tam bardzo dużo na ten temat napisał. Nieraz widzę, jak głupota jest śmiercionośna. Z głupoty ludzie potrafią zrobić straszne rzeczy. Naprawdę. I polecam, jeżeli ktoś chce nabrać więcej rozumu, czytać więcej słowa. A jak wygląda głupota, najfajniej opisywał Salomon. Kolejna rzecz to jest niestałość emocjonalna. To jest kolejny wróg. To są sprawy, to są rzeczy takie, że powiedzmy w jednym momencie człowiek chce zrobić coś, nagle coś mu się zmienia i robi całkowicie przeciwną rzecz. Albo w ogóle odstępuje od działania. A potem za chwilę znowu wraca do tego. To są rzeczy totalnie nieprzemyślane, totalnie nieraz dorabiają ludzie sobie do tego teorię, że Pan mi tak powiedział. Tylko jeśli Bóg ci powiedział, że masz coś zrobić i nagle przestajesz to robić, to teraz pytań, z kim się rozmawia. Jeżeli masz pewność, że trzeba pójść w prawo, to nagle dlaczego to zmieniłeś, że trzeba iść w lewo? I ja rozumiem też, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że w naszym życiu musimy być gotowi na zmiany. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy, jeśli jesteśmy przygotowani, żeby pójść w prawo i nagle mamy sygnał w lewo, okej, znam głos Boga, idę w lewo. Nastąpiła zmiana i posłuszeństwo. Ale jeżeli to następuje cały czas, w ogóle ludzie i człowiek jest niestabilny w tym, to jest błąd. Bo się nigdy nie dojdzie do sukcesu. Kolejny element to jest niewierność w małym. W Biblii jest napisane, że bądź wierny w małym. To jest najbardziej wkurzająca rzecz tak naprawdę, bo chcielibyśmy w większości przypadków mieć, jakby działać w dużych rzeczach. Duże pieniądze, dużo sławy, duże służby i to jest wszystko okej, tylko wiem, że to się nie utrzymuje, jeżeli nie mamy wierności w małych sprawach, w małych pieniądzach, w małym budżecie, nie potrafimy tym zarządzać, nie potrafimy w małych służbach działać, być wierni, nie potrafimy sprzątać, nie potrafimy dopilnować podstawowych rzeczy, to w dużych też nie damy rady. Będziemy rośli krzywo, bo będą zżerały nas frustracje, żal. Kolejna rzecz, która przeciwdziała rozwojowi człowieka,
to jest uprzedzenie do drugiego człowieka. Uważam to za zmorę, że ludzie mają komfort, żeby uprzedzać się do drugiego człowieka. Jest napisane, że jeżeli ktoś cię zranił, wybacz mu raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak w kółko. Wiele osób tego nie robi. Pozwala sobie na to, żeby żyć uprzedzeniem do drugiego człowieka, bo on mi tak zrobił, bo on taki jest. I ja na przykład nie chcę z nim funkcjonować, nie chcę z nim niczego zrobić. To jest błąd. To jest po prostu grzech. Nie możemy uprzedzać się do drugiego człowieka. Kolejny błąd, czyli grzech, który przeciwdziała rozwojowi człowieka, to nieopanowany język. Wiele osób ma taki komfort mówienia czegokolwiek im ślina na język przyniesie. Ktoś mówił. My nie możemy funkcjonować w ten sposób, że mówimy cokolwiek, dlatego że z każdego nieużytecznego słowa zdamy relację przed Bogiem. Nie możemy gadać, co chcemy. Nie możemy wypowiadać niewiary, bo takie mamy odczucia. Nie możemy mieć niefrasobliwego języka. Wiele razy słyszałem coś takiego i Salomon, w przypowieściach Salomona 26:18, on taką rzecz opisał. Do obłąkanego, który rzuca płonące głownie śmiertelne strzały, podobny jest człowiek, który oszukał swojego bliźniego, a potem mówi, ja tylko żartowałem. To jest zmora, gdzie ludzie potrafią sobie robić przykrość, pozwalają sobie oszukać jeden drugiego, a potem powiedzieć, żartowałem. Potrafił powiedzieć, wiesz co, głupi jesteś. Nie, żartowałem, nie jesteś taki głupi. To jest bardzo, bardzo niszczące dla rozwoju człowieka. Kolejny wróg rozwoju, nierozprawiona przeszłość. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć niepozałatwiane rzeczy z przeszłości. Żeby one ciągnęły się za nami latami. Mamy narzędzia. Albo nóż, albo siekiera, do wyboru. Możemy sobie coś odciąć z przeszłości. Nie wiem, rodziców, ciotki, wujków, nie wiem, długi, jeśli ciążą, inne relacje, nie wiem, możemy sobie odciąć nieopanowany język, cokolwiek w ogóle nas gdzieś opresjonowało w starym życiu, możemy te rzeczy pozałatwiać. Kolejny wróg to życie przeszłością. To, co już powiedziałem na początku, uważam, że ludzie dzisiaj wchodzą w stan melancholii, przeżywania tego, co, że kiedyś było łatwiej, prościej, fajniej. Że czas był stabilny. Dzisiaj czas nie do końca jest stabilny. Dzisiaj wiele rzeczy trzeba naprawdę trzymać dobrze dyszla, żeby umieć rozpoznać czasy i pory i zrobić w odpowiednim momencie zwrot akcji. Albo na przykład zatrzymać jakiś proces i to przyniesie nam sukces. Stany melancholijne są dla nas zabójcze. Kolejny element, kolejny wróg to wycofanie. W liście do Hebrajczyków 10:39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Paweł opisał ten stan bardzo, moim zdaniem, wyraźnie, że człowiek, który się wycofuje, to ginie. Tylko, ponieważ podchodzi się bardzo prosto do tej sprawy, bo nieraz się wycofaliśmy i co zrobiliśmy? Nie zginęliśmy. Więc można sobie ten tekst, powiedzmy, podzielić tam gdzieś przez 2, przez 10 i tak dalej. Ale to jest nieprawda. Prawda jest taka, że jeżeli człowiek się wycofuje, to jakaś przestrzeń w jego życiu ginie. Jakaś pojawia się martwota. Potem następuje kolejne wycofywanie się z jakiejś przestrzeni. Znam te stany, ponieważ ja byłem mistrzem wycofania. Ja w swoim starym życiu byłem tym, który wycofywał się ze wszystkiego. I ja musiałem przejść po prostu reset głowy, żeby te rzeczy nie nabrały w moim życiu z Bogiem tak naprawdę... One się nie rozwinęły. Ja musiałem ten proces zabić. I wiem, ponieważ to też testowałem, że jeżeli się zacząłem wycofywać, to ten proces nie był taki, znaczy on się nie powstrzymywał. To nie był jeden krok w tył, to był krok za krokiem, krok za krokiem, potem musiała następować pokuta. Dlatego to nie jest tak, że ludzie nie giną. Tak, giną.
giną w ich życiach pewne przestrzenie. Pewne myśli w nich giną. Pewna przeżywalność Boga w nich ginie. Jak poznałem Boga, to musiałem się przyzwyczaić do tego, bo dla mnie to było trudne, że muszę ryzykować w wierze. Ja byłem tego nienauczony. Mnie nikt nie nauczył ryzykować. Że robię krok i muszę się trzymać, że wiarą po to sięgnę i moim zabezpieczeniem jest Bóg. Nic innego. I zobaczyłem, że on taki jest w ogóle, że ryzyko to jest nasz chleb powszedni. Kolejny element to żal. Żal to kolejna zmora, która trzyma ludzi w braku, powiedzmy, roboczo rozwoju, ale no, to znaczy ludzie będą rośli krzywo. Żal będzie powodował, że oni rosną krzywo. Uczucie żalu powstają najczęściej po jakiejś stracie. Na przykład ktoś się narodził na nowo i nagle stracił wszystko do tej pory, co miał. I teraz w nowej rzeczywistości nie wszyscy potrafią się dobrze odnaleźć. Niekoniecznie potrafią stworzyć coś nowego, nowe życie, bo to trzeba nowe życie stworzyć. Cała platforma jest nowa. Nie ma nic, nie ma co przeszczepić ze starych spraw. Na początku trzeba zacząć wszystko budować. I teraz jest okej, nie mam przyjaciół. Z rodzicami, z rodziną jest źle, bo generalnie najczęściej oni są nienowonarodzeni. Więc pojawia się żal, że kiedyś było lepiej. Za żalem przychodzi kolejny element, rozgoryczenie. Ludzie zaczynają być rozgoryczeni, że komuś się bardziej udało. Oczywiście też bardzo często przychodzi kłamstwo, że no, ja mówię o fundamenty, te rzeczy bardzo szybko prostują, ale toki myślowe ludzi są czasami okrutne. Jak pamiętam, rozmawiam z człowiekiem, on mówi, bo ciebie to chyba Bóg bardziej kocha. Dlatego tobie się bardziej udaje. Fundamenty te rzeczy rozwiewają. Ludzie muszą wiedzieć w ogóle, że Bóg nie ma swoich ulubieńców. Wszyscy jesteśmy Jego ulubieńcami. Ci, którzy większą przykładają wagę do budowania królestwa tu na ziemi, oni zaczynają rozumieć, jak istotne są budowanie fundamentów, które będzie zabezpieczało ich prawidłowy rozwój. Kolejny element to lęk. Lęk torpeduje większość w ogóle Bożych inicjatyw u ludzi, którzy się nie rozprawili z lękiem. Nie znaczy to, że lęk w ogóle można wyeliminować totalnie ze swojego życia. Nieraz znajdujemy się w sytuacjach, gdzie jesteśmy opresjonowani przez lęk. Tylko co my robimy? Działamy pomimo lęku. Iza mówiła, bała się. Dlaczego? Nowa sytuacja, w ogóle, no nie wiem, umysł nieprzystosowany, jakkolwiek. Ale co robisz? Idziesz dalej. Ja zobaczyłem, że nie jest... Ja myślałem kiedyś, że jak w swoim życiu załatwiłem lęk, że mnie rzeczy nie będą opresjonowały. Pamiętam parę lat wstecz zdawałem chyba jakiś tytuł, technika kończyłem i poszedłem do szkoły. Jak wszedłem w mury szkoły, zacząłem się stresować. Mówię, przyszło wszystko do mnie, to co miałem na studiach, w ogóle stresy, że ktoś mnie oceni, w ogóle, że nie wiem, nie uda mi się. Wszystko nagle wróciło. I ja się tak zastanawiałem, w ogóle o co chodzi w pierwszym momencie? No przecież generalnie na co dzień jestem normalny, w ogóle przygotowałem się w miarę, powiedzmy. Mogłem tam wejść, zrobić, umiem. No, kręcić rurki, akurat wtedy chyba technika sanitarnego robiłem. Więc te rzeczy potrafiłem. Mimo wszystko sięgnął mnie stres. I jak zareagowały? Fundamenty zareagowały. W ogóle, okej, przyszła na opresja, żeby mi się nie udało, żebym po prostu, no nie wiem, musiał przyjechać jeszcze raz do tego Wrocławia i no jeszcze raz do tego podchodzi. Nie chciałem. Zgromiłem lęk i poszedłem dalej. Te rzeczy są do trzaśnięcia, tylko pod warunkiem, że człowiek chce i wie, jak działać. Ja widziałem w swoim życiu szklankę do połowy pustą. To była moja zmora. Uważam, że w ogóle z Bogiem trzeba zobaczyć w całkiem inny sposób. I te elementy po prostu wycinać. Siekierą, nożem, czymkolwiek w ogóle, żeby nie żyć w ten sposób, że szklanka jest do połowy pusta. Ona nigdy nie jest do połowy pusta.
Kolejna rzecz, niewypaczenie. Przypowieści Salomona, 26 rozdział, 24-26. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Nie wierzy mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Niewybaczenie to jest wredna menda. Ściga człowieka strasznie. Jeżeli człowiek pozwoli sobie na uprzedzenie do drugiego człowieka, pozwoli sobie na żal, rozgoryczenie, to bardzo szybko będzie wchodził w system niewybaczenia. Nie będzie chciał z tym człowiekiem funkcjonować, nie będzie go chciał widzieć, więc będzie wchodził w nienawiść. Mimo, że na pozór może być to człowiek bardzo uśmiechnięty, bardzo zadowolony i przykryje tak naprawdę 7 obrzydliwości swojego serca. Kolejny element to lenistwo. Kiedyś Derek Prince powiedział taką rzecz, która bardzo mnie uderzyła. On powiedział tak. Nie rozumie ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha i mało pracują. Pamiętam, on się w tej wypowiedzi zezłościł i mówi, przecież dostaliście Boga, Pana Panów, Króla Królów, macie potężnego Ducha Świętego, powinniście pracować więcej niż inni. On powiedział, nie rozumiem tego. Macie moc do regenerowania się, macie moc do zarabiania pieniędzy, a wy tego nie robicie. To lenistwo za tym stoi. Kolejny element, nie chodzi do nauki. Nauka wymaga poświęcenia. Nauka wymaga czasu, wymaga przyswojenia informacji. To, że ludzie słuchają, to nie znaczy, że usłyszą. Ja wiele razy spotykam się z tym, że mówię coś, ale tam z drugiej strony nie ma nic. Nie usłyszą. Powiedziałem, ale nie usłyszą. Nie ma możliwości, żeby człowiek się nie uczył. Uczymy się cały czas. Tak jak Michał powiedział, że rozwijamy się, tak rozwijamy się. Nie ucząc się, też się pewnych rzeczy uczymy. Tylko to są rzeczy fałszywe. To są rzeczy, które dają nam pozorną mądrość, pozorną wiedzę, że coś wiemy, a tak naprawdę, a rzeczywistość cały czas leci do przodu. Musimy na przykład. W latach 90. komputery były Atari. I Commodore, i Spectrum. Dzisiaj jest całkowicie inaczej. Ja pamiętam taką rzecz, że w latach transformacji informatycznej, a mój tata ma tytuł informatyka, on pracował na wielkich komputerach, one się Odra nazywały, gdzieś z płytek perforowanych wgrywało się programy. Jak przeszła transformacja na IBM-a i powstały te personalne komputery PC-ty, on został wyautowany z rynku. Nie wiedział, jak obsłużyć PC-ta. Wiedział, jak obsłużyć pół Merazemu. Bo mniej więcej to zajmowało, jedną kondygnację zajmował komputer. On wiedział, jak to obsłużyć. Wiedział, jak wgrać. Czegoś takiego nie potrafił obsłużyć. Dlatego nie ma możliwości, żeby ludzie się nie uczyli, bo wszystko idzie do przodu. Wszystko się zmienia. Musimy za wieloma rzeczami nadążyć, a w wielu przestrzeniach mamy być prekursorami. Mamy być pionierami. Kolejny z elementów. Pasywność. Nieważne, jaki człowiek ma charakter, czy jest bardziej do przodu, czy bardziej do tyłu, człowiek nie może wykazywać pasywności. Nie może, zobaczcie, to jest, w pewnych przestrzeniach ludzie są bardzo do przodu, bo na przykład idzie się na ewangelizację i tam cały czas jest ruch. Okej, dobra, tam jest ruch. Przy sprzątaniu nie ma ruchu. W ogóle no, szczotka, nie wiem, cokolwiek innego. Ale w każdej z tych przestrzeni można te rzeczy sobie udoskonalić. W każdej przestrzeni można sobie rzeczy ułatwić, spowodować większy efekt działania. I teraz człowiek, jeśli jest pasywny i jemu wisi po prostu cokolwiek robi, to on w tej żadnej rzeczy nie będzie się rozwijał. Jak byłem w Kanadzie,
to zobaczyłem coś, co to Basia akurat chyba tego doświadczyła, będąc w Australii, bo w krajach tak jak Kanada, Australia, oni sobie tam ułatwiają życie. Tam, nie ma, tam człowiek naprawdę ma się nie zmęczyć w pracy. Więc jak malowaliśmy ściany, to facet przyniósł nam taką szpachelkę. Oni to nazywali 5-in-1, czyli 5 w jednym. Generalnie przyniósł mi, tam była ta szpachelka powycinana. Ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. On mówi tak, tą szpachelką można zeskrobać sobie coś, można umyć wałek, można podwożyć płytkę. I on mówi do mnie, po co ja mam 5 razy podchodzić po jakieś narzędzie? Ja mam wszystko w jednym. W Polsce człowiek użyje cokolwiek ma pod ręką, albo i nie, albo będzie latał 5 razy po jakiś głupi śrubokręt. Oni ułatwiali sobie życie. I to mnie zafascynowało, że generalnie nie możemy żyć, i ja nie chciałem żyć w sposób pasywny, chciałem zacząć ulepszać sobie rzeczy w tych polskich realiach, w mojej pracy, żeby nie zasować jak głupi, żeby 5 razy nie robić jednej durnej czynności, na przykład przy malowaniu. Tam widziałem, jak facet, który zajmował się malowaniem, miał szczudła. I on mówi, nie chcę latać po drabinie, ja wiem, że można. On sobie doczepiał szczudła i po prostu malował sobie, zrobił to 4 razy szybciej. I mnie te rzeczy zaczęły fascynować. Dlaczego w ogóle nie można prościej? Można, tylko nie można wykazywać pasywności. I nie ma to znaczenia tak naprawdę, jaki człowiek ma charakter. Czy jest introwertykiem, ekstrawertykiem, flegmatykiem. Nie ma to żadnego znaczenia. Naprawdę charakter w ogóle jest w tym przypadku wtórną historią. Kolejne elementy to systemy ucieczkowe. Człowiek w pewien sposób, chociaż nie wszyscy, ale w dużej mierze ma tendencję do systemów ucieczkowych. Jaki jest konflikt, to jest ucieczka. Szczególnie w naszym klimacie. Polska jest specyficzna pod tym względem i tu systemów ucieczkowych jest dużo. Zresztą nas uczą systemów ucieczkowych w szkołach. Byłem mistrzem ucieczek. Ale takich w głowę tylko. Dlatego, że dla mnie wyrwanie się z systemu, a pamiętam taką rzecz, jak uciekaliśmy na Wagary, to moi koledzy uciekali nagminnie, a mi się zdarzyło tylko raz. Dlaczego? Bo się bałem. Ale te wszystkie ucieczki robiłem w głowie. Wycofywałem się z tych fajnych, powiedzmy, projektów, bo one miejscami były fajne. Ale przeżywam to w głowie. Ale to jest błąd. To są rzeczy, które odzierają człowieka tak naprawdę z przeżywania pewnych przygód z Bogiem. Kolejny element. Niewiara. Niewiara to nie jest to, że ludzie nie mają wiary. Wiara, a niewiara to są dwie różne sprawy. Polecam fundamenty. Ludzie pozwalają sobie na niewiarę, czyli na tą taką małą muchę, która wpadnie ich do ich misternie zbudowanego olejku czy jakiegokolwiek eliksiru w kwestiach finansowych, zdrowotnych, rodzinnych. Wierzą o różne rzeczy, ale ta jedna mucha w ogóle, ta jedna niewiara rozkłada wiele aspektów w ich życiu. Ja nie wyobrażam sobie, że chociaż wiem, że jest, że ten element istnieje, ale żeby ludzie w naszym ruchu nie wierzyli w uzdrowienie swoje. Bo to jest niewiara. Nie chodzi o to, że mamy nie korzystać w kwestii na przykład uzdrowienia ze starszych, ludzi, którzy uzdrawiają i tak dalej. To nie o to chodzi, ale my nie możemy mieć niewiary w tej kwestii. Nie możemy mieć niewiary w kwestiach finansowych. Dlatego, że ta jedna wredna mucha będzie nam rozkładała życie. Jedna malutka niewiara. Niewiarę tępi się jak psa. W każdej kwestii. Nieważne, czy jesteśmy w procesie budowania finansów, czy jesteśmy w procesie uzdrowienia jakiegoś elementu naszego ciała, niewiara nie może istnieć. I podam wam na to werset.
Ewangelia Marka, 16 rozdział od 16 do 18. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imię moim demony wyganiać będą, nowymi językami będą mówić, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce będą kłaść, a ci wyzdrowieją. Tam nie ma podziału, że jeden jest uzdrawiający, drugi jest nieuzdrawiający. To jest dla każdego. Jeżeli jest niewiara w życiu człowieka, tak jak powiedziałem, tępić jak psa. Kolejny z elementów. Tu trochę poczytam, bo uważam, że w obecnym czasie jest to trochę nasza zmora. Plotka o szczerstwo i potwarz. Przypowieści Salomona 24:16. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Wiele osób pozwala sobie na to, żeby mówić przeciwko drugiemu człowiekowi. Ja nazwałem to sobie, kiedyś o tym rozmawiałem, nazwałem to takie chrześcijańskie torpedy. Człowiek próbuje wychylić głowę, a druga osoba od razu sruje już mu w łeb. Zanim się wychyli, już dostał. W duchowej rzeczywistości, jeżeli tak to funkcjonuje, że jeden człowiek próbuje, choćby 7 razy upadł, to się prędzej czy później podniesie. Ja patrzyłem sobie na rozwój dzieci. Dzieci ile razy się potykają? Niezliczone ilości. A co człowiek mówi? Co rodzice mówią, jak dzieci biegają i uczą się chodzić? Jak mu pięknie idzie. Jak super mu idzie, mimo że przed chwilą wyrżnął w ogóle i nie wiem, i czaszka mu się wgniotła. Widziałem mojego brata. No powiedział spokojnie, odpyknie. Faktycznie odbiło w drugą stronę. Ale nie uśmiercają rodzice swoich dzieci. Przypowieści Salomona 24-23. A jeśli to pochodzi od. A jeszcze to pochodzi od mędrców. Niedobrze, jeśli się sądzi stronniczo. Wielokrotnie zdarza się, że ludzie stronniczo podchodzą do drugiej osoby. Nie mają o nim jakby pełnego spektrum zagadnienia, czy człowiek czegoś się uczy, czy człowiek jest w trakcie, nie wiem, jakiegoś przełomu w swoim życiu i stronniczo go osądzają. Pytam się, jakim prawem? Jakim prawem w ogóle jesteś w stanie ocenić, jaką on wojnę toczy w swojej głowie? Z kim on tam walczy? Z jakimi swoimi wrogami? Przypowieści Salomona 24:28. Nie bądź bez powodu oskarżycielem swojego bliźniego i nie nakłaniaj swoich warg do fałszywych zeznań. Pamiętam taką rzecz, która sprostowała mnie w kwestii oskarżania. Lata temu chciałem przeczytać pewną książkę, której Artur mi nie dał. Trochę się zirytowałem, mówiłem, że już jestem gotowy, tak sobie myślałem. Ale okej, wziąłem pod uwagę, jestem w trakcie rozwoju, więc go słucham. Nie przeczytałem. Jakieś 3 lata później trafiła ta książka w moje ręce, przeczytałem. I wiedziałem po przeczytaniu tej książki, dlaczego mi jej nie dał. Zrozumiałem, że gdybym wtedy to przeczytał, urósłbym krzywo, poszłoby w jakimś innym kierunku. Zrozumiałem w ogóle błędy tej osoby, która tą książkę napisała, ale zacząłem zadawać Bogu pytanie. Dlaczego ona była taka głupia? I cisza. Mówię, Boże, w ogóle czemu ona popełniła te błędy? Dlaczego wytłumaczyła sobie w ogóle niezgodnie tak naprawdę z Bożymi prawdami rzeczy? I dalej cisza. Nie ma odpowiedzi, a byłem przyzwyczajony, że ja z Bogiem rozmawiam. 3 raz próbuję zadać Bogu pytanie, dlaczego? A on mi odpowiedział tak, jeden jest oskarżyciel braci. Więcej już przestałem zadawać pytanie, dlaczego ten człowiek tak miał. Przestałem się dołączać do Lucyfera i jego metod. Przestałem to robić. Nie znaczy to, że
czasami nie popełniłem błędu, ale ta korekta w ogóle zaczęła mnie prostować. Nie dorzucam kamyczka w ogóle po jego stronie. Nie zadaję głupich pytań dlaczego. Tamta osoba zrobiła bardzo dużo dla królestwa, naprawdę bardzo dużo. A ja ośmielałem się ją oskarżać. Przypowieści Salomona 25:8. Gdy twoje oczy coś zauważą, nie podawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy zawstydzi cię twój bliźni? Nieraz zdarza się, że ludzie cokolwiek usłyszą albo zobaczą i już próbują to osądzić. Wydają werdykt na tego człowieka. Już go sądzą, bo jest taki, bo mu się nie udało, bo coś tam. Generalnie, a ja miałem takie przypadki, że faktycznie ten człowiek został zawstydzony. Coś mówił, ale ta osoba jakby podała spektrum w ogóle zagadnienia. Całość zagadnienia, nie tylko część. I została zawstydzona. W przypowieści Salomona 25:9. Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy. Mocny tekst. Nieraz zdarza się w rozmowach z ludźmi. Powiem ci tylko, nie mów dalej. Albo ktoś usłyszał jakąś rzecz o kimś i teraz na przykład, że on się z czymś zmagał i teraz już wiedzą prawie wszyscy. Nie wydawaj cudzej tajemnicy. To tajemnica jest. Dlatego, że może się zdarzyć, że ten człowiek będzie dzień, dwa z tą rzeczą chodził, a tu nagle urośnie sprawa o wiele dalej, jak już została to załatwione. Nie wydawajmy cudzych tajemnic. Ja uczyłem się tego od Artura, bo pamiętam, że to była dla mnie nowość, że i on mi to powiedział kiedyś, jak przyjdziesz do mnie z czymś, to wpadło jak w studnie. Ja byłem nauczony w mojej psychice, że jeżeli ja coś przeżywam, to teraz mają wiedzieć wszyscy. A ja zrozumiałem, że nie tędy droga, jak w studnie. I ta droga okazała się ciężka, że jak przyjmujesz, nazwijmy to, spowiedź drugiego człowieka, czyli jakieś powierzenie, to w wielu przypadkach jest to ciężar. Nie ma jak zrzucić tego ciężaru z siebie, nie ma z kim się podzielić w ogóle. Zostaje ci Bóg. Do Niego można przyjść i powiedzieć, w ogóle ciężko mi z powodu tego, co usłyszałem. Dalej jest jeszcze napisane, aby cię nie zelżył słuchający i nie przegnęła do ciebie niesława. Może się okazać, że jeden powie drugiemu i gdzieś się wyda. Wtedy wiadomo, komu zostało to powiedziane. Przypowieści Salomona 25:18. Młotem, mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu. Zdarza się to, że ludzie potrafią fałszywie zeznawać przeciwko drugiemu człowiekowi. Nawet czy to będzie plotka, czy to będzie nie do końca usłyszana informacja, potrafią mielić swoimi ozorami. Przypowieści Salomona 25:23. Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. Po twarz to jest mówienie poza twarzą. Rozmyślając na ten temat, wiem, że wiele rozmów zostałoby uciętych, gdyby ludzie, o których się mówi, stanęli obok. Gdyby takie trzy osoby, gadający z gadającym i ten zainteresowany staną, wiele tematów by nigdy nie zostało poruszonych. Nigdy nie... Dlaczego? Ze wstydu, może z powodu braku, nie wiem, niekompletnej informacji, jakkolwiek, bo ludzie wiedzą, że pewne rzeczy mogą być plotką, mogą być jakąś, nie wiem, szczątkami informacji, ale w takiej trójce by te rzeczy nie zaistniały. Ale poza twarzą można mówić dużo.
Przypowieści Salomona 26:22. Słowa potwarcy są jak łakocie, spływają gładko w głąb ciała. W ogóle gadanie o drugiej osoby jest bardzo przyjemne. O sobie gorzej. Ludzie lubią mówić o drugim człowieku i rozważać drugiego życie. W Polsce na przykład. Bo nie mają swojego życia. Albo nie mają pobudowanych przestrzeni. Ja zobaczyłem to jakiś... To jeszcze przed moim narodzeniem było, że zobaczyłem, że starsze kobiety mają tendencję do tego, żeby sobie po prostu gadać. I gadają, a ten zrobił to. I o Malwinie to wiedzieli więcej niż sama zainteresowana. Więcej było historii zbudowanych na jej temat niż ona sama wiedziała. Dlaczego? Bo ludzie potrafią sobie gadać i to jest bardzo miłe i przyjemne. Spływa po prostu to w głąb ciała, bo to jest... Nietoksyczna rozmowa dla nich. Nie ma zainteresowanego, który mógłby sprostować tą historię. Nie ma człowieka, który mógłby się odwinąć. Powiedzieć w ogóle nie, to nieprawda. Uważam, że jest czas, kiedy ludzie, którzy mają tendencję, ewentualnie chcący, niechcący wchodzą w plotkę, aby z tego spokutowali. Aby odwrócili się od rozmowy na temat drugiej osoby. Dlatego, że to są w duchowej rzeczywistości jak torpedy. One w ogóle rozwalają rozwój człowieka. Ja wierzę w to, że zanim jeszcze pewne rzeczy się zamanifestują, powiedzmy tu, to w duchowej rzeczywistości następują ruchy. Następują jakieś przesunięcia. I teraz głupie jest to, żeby zanim te rzeczy powstaną w realu, zostały storpedowane już w duchowej rzeczywistości. A jak się modliłem o to, to widziałem, że człowiek, który plotkuje, to z jego ust wylatuje szarańcza. I ona po prostu zaczyna niszczyć w ogóle drugą stronę. Naprawdę zachęcam was do tego, żeby zaprzestać takiej praktyki. Żeby bardziej błogosławić drugiego człowieka, cieszyć się z jego rozwoju, nawet jeżeli przy okazji porozbija sobie parę razy głowę, niż w ogóle go ustrzelić, zanim cokolwiek zacznie robić. Mówimy o rozwoju. Rozwoju naszej służby. O rozwoju naszym personalnym. Chcemy się rozwijać. Czy będziemy popełniali błędy? Jasne. Najmniej jak się da. Kolejny z elementów. Brak duchowego rozeznania. Nie ma człowieka, któremu duchowe rozeznanie nie jest potrzebne. Nie ma znaczenia to, czy człowiek jest, nie wiem, wstawiennikiem, prorokiem, bardziej ogarnięty, mniej ogarnięty, czy tylko głosi Ewangelię, czy, nie wiem, sprząta i tak dalej. Musi ten człowiek mieć duchowe rozeznanie. Jeżeli nie ma, to wróć do punktu pierwszego, brak relacji z Bogiem. Przypowieści Salomona 29:18. Gdzie nie ma objawienia, tam się lud rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Rozprzęganie następuje w życiu człowieka w globalnym znaczeniu i osobistym. Jeżeli człowiek nie ma rozeznania, na przykład powiedzmy ci, którzy prowadzą firmy, mniejsze, większe, nie ma duchowego rozeznania, to będzie się rozbijał o różnego rodzaju problemy, niepotrzebne całkiem. On nie będzie wiedział, czy zainwestować, czy nie zainwestować, czy sprzedać, kupić, zatrudnić, nie zatrudnić. Nie ma człowieka, który może mieć komfort, żeby nie mieć tego duchowego rozeznania. Kolejny z elementów. Brak elastyczności, kiedy pojawiają się zmiany. To, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli Bóg mówi idź w prawo, ok, a za chwilę jest informacja, idziemy w lewo, idziemy w lewo. Musimy w wielu miejscach zrobić taką reformę, że jesteśmy gotowi na zmiany. Że jesteśmy gotowi na elastyczne zmiany. Nie to, że my będziemy przygotowani na to. Najczęściej w ogóle zdarza się, że nie jesteśmy gotowi na zmiany. Po prostu zmiana jest i teraz trzeba coś zrobić. Nieraz mi się zdarza w firmie, że miało być tak, a muszę zrobić inaczej. I na początku przyprawiało mnie to frustrację, że jednak chciałem inaczej, a jest inaczej. Ale zrozumiałem, okej, ale ta zmiana jest bardzo, akurat ona jest potrzebna. W ogóle wystąpiła i jest potrzebna, zmieniam ją. Kolejny z elementów to schematyczność działań. Podobne jak do
braku elastyczności, schematyczne działania, bo tak się nauczyliśmy, bo tak jest wygodnie, bo tak jest komfortowo, to jest zmora. Musimy być gotowi i tego szukamy tak naprawdę, żeby nieschematycznie docierać do ludzi, nieschematycznie budować finanse, nieschematycznie budować nasze rodziny, nieschematycznie wychowywać dzieci. Ci, którzy powychodzili z normalnego nauczania, są w domowym nauczaniu, musieli przejść w ogóle ten element schematycznego nauczania dzieci, schematycznego rozwoju. Wiele osób z nas ma jakieś schematyczne działania i musimy zobaczyć, okej, w ogóle jest schemat, kasujemy. Kolejny z elementów, pożądliwości ciała. To jest element, który powoduje w wielu przestrzeniach blokady, na przykład. Jeżeli człowiek z pożądliwości ciała bierze sobie za żonę niewierzącą, z automatu to jest strzał w kolano, jedno i drugie. Skąd to się bierze? W ogóle z braku fundamentu. Na fundamentach jest wyjaśnione w ogóle, co to jest małżeństwo. Małżeństwo, kiedyś na spotkaniu z Arturem, Artur mi mówi, małżeństwo, gdzie jedno jest tylko nawrócone, to mówi, to nie małżeństwo. I mnie to zaczęło prostować. W ogóle Boże błogosławieństwo nie jest w stanie spłynąć na takie działanie. I teraz ludzie w wyniku jakiejś tak zwanej chcicy są w stanie podjąć taką decyzję, będą w dużej przestrzeni blokowali swój rozwój. Potem musi nastąpić pokuta, albo się ktoś nawróci, albo trzeba się rozwieść, żeby móc po prostu dalej się rozwijać. Kolejny z elementów. Wzgarda i niskie poczucie własnej wartości. Dużo Agatka na ten temat mówiła. Uważam, że to są takie dwie siostry. Lubią bardzo swoje towarzystwo. Że człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, w pewien sposób lubi się dużo wyrażać. Lubi dużo, żeby go było, bo fajnie jest w jego oczach, że jak on jest, to nikt nie powie, że on jest nikim. Więc bardzo często musi dużo gadać i przedstawiać. I co najczęściej robią? W negatywnej odsłonie przedstawiają innych ludzi. Powiem wam taką historię. Nie zapomniałem jej. Jakby Duch Święty umocnił to we mnie, że to nie wypadło. Jak byłem w liceum, miałem takiego przyjaciela, który był człowiekiem o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Ja miałem niskie poczucie własnej wartości, ale on to już był w ogóle poza skalą. Generalnie człowiek wycofany ze wszystkiego, w ogóle miał problem z nauką, skupieniem się, no wszystkie gdzieś tam rzeczy, które mogłyby się człowiekowi przydarzyć, jemu się przytrafiały. Z dziewczynami nie, w ogóle wszystko na nie. I jedynym przyjacielem byłem dla niego ja. Znaliśmy się przez jakiś czas, potem zmieniliśmy szkoły, poszliśmy innymi drogami i nie wiem, co się stało w jego życiu, ale tak jak był kiedyś wycofany, to na pstryknięcie tak palca zmieniło mu się wszystko. Zaczął być w drugą stronę. Potrafił podejść do kobiety na bezczelnego i powiedzieć, czy pójdziesz ze mną. Co wcześniej w jego życiu nie funkcjonowało. On przestał mieć wartość drugiego człowieka. To nie znaczy, że on wybudował swoje poczucie wartości, nie wybudował swojego poczucia wartości. On przegiął po prostu w drugą stronę, zaczął być coraz bardziej tylko do przodu. Dalej był człowiekiem o niskim poczuciu własnej wartości, o niskim poczuciu swojego rozwoju, ale zamaskował to ruchami do przodu, zakrzyczał to. Wzgarda bardzo często mówi, że jesteśmy tu najważniejsi, że drugi człowiek jest mało ważny, a to jest kłamstwo. Wzgarda będzie wynikała tak naprawdę z niskiego poczucia własnej wartości, bo trzeba drugiego człowieka zdyskredytować, bo inaczej, jeżeli jesteśmy w stanie się porównywać, no to widać by było, że tamten jest bardziej rozwinięty. A tak to trzeba go zdyskredytować.
wrogowie zewnętrzni. Nie będę mówił, wróg zewnętrzny to diabeł. Nie ma co gadać o nim. Wszyscy dobrze wiemy, jak działa i jak jego uderzyć. Polecam fundamenty. Amen.